Witajcie kochani na kanale Dziennik Anny.pl. Jak się macie? Mam nadzieję, że świetnie. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę dla Was nagrać ten film, ponieważ będzie to taka kontynuacja tego filmu, w którym opowiadałam Wam o moich planach na ten następny nasz sezon jesienno-zimowy, jeśli chodzi o moje udziergi, o moje projekty. W tym filmie opowiem Wam o zakupach, jakie oczywiście musiałam poczynić, aby kilka projektów z listy, którą zrobiłam, zrealizować, ale oczywiście jeszcze sezon się na dobre nie zaczął, słuchajcie, a ja już oczywiście listę zmodyfikowałam. No ale ostrzegałam, że tak będzie. Lista jest płynna, elastyczna, ja mam głowę otwartą i no pewne rzeczy odpadły, ale pewne przyszły. No jeżeli macie ochotę, no to Was serdecznie zapraszam do wysłuchania mojej opowieści o tych włóczkach, które kupiłam, no i o tych nowych projektach, które dołączyłam do tej listy na jesień-zima 2023-2024. Na początek muszę Wam coś zdradzić. Otóż, no na ten moment mam 42 lata. Znaczy, to nie jest to, co mam Wam zdradzić, ale... Dlaczego to mówię? Otóż kiedy byłam bardzo młoda, no taka wiecie, dwudziestka, to szalenie, ale to szalenie przepadałam za kolorem brązowym. No myślę, że wszyscy, co mnie znają już od tak dawna kojarzą mnie z tym kolorem, bo bardzo, bardzo długo naprawdę miałam niemal wszystko miałam brązowe, w różnych odcieniach brązu, czekolady. Kochałam ten kolor. Zresztą tak naprawdę kocham go do dziś. No ale wiecie, później były różne etapy, tak? Różne style, przechodziłam ubioru swojego, miałam różne fascynacje modowe i to gdzieś tam się bardzo zmieniało. W każdym bądź razie, bardzo w pewnym momencie odeszłam od tych brązów. Wręcz w pewnym momencie już nagle nic prawie nie miałam brązowego w szafie. I teraz, słuchajcie, teraz czuję, że wracam do korzeni. Wracam do korzeni i to, co chciałam Wam powiedzieć, że no czuję ogromną ulgę. No tak jakby... Wiecie co, 40 to jest naprawdę świetny wiek. Ta czwórka z przodu, dla mnie przynajmniej, to jest, wiecie co, takie totalne wyzwolenie z jakichś takich schematów. Ja już wiem, co lubię, wiem, czego nie lubię. Już wiem, że mam prawo lubić to, co chcę i nikomu się nie muszę z niczego tłumaczyć. Już mam, wiecie, szalone jakieś eksperymenty za sobą, bo sobie na nie pozwalałam. I teraz tak naprawdę mogę się rozgościć, wiecie, w sobie, w tym swoim stylu, mogę go tak budować na własnych zasadach, ze spokojem, dla własnego zadowolenia. Tylko i wyłącznie. No więc nie mogło być inaczej. Wróciłam do brązów. Brązy, kremy, miodowe oczywiście, mój sztandarowy teraz kolor, kochany. No i tak też właśnie jest z tymi moimi zakupami. I już Wam po kolei opowiem, co ja tu kupiłam, no i oczywiście, co tutaj się pozmieniało na tej mojej liście. Przede wszystkim z listy wypadła kamizelka Ingrid. Oczywiście nie jest to spowodowane samym wzorem czy czymkolwiek, tylko wiecie, co wymyśliłam? Wymyśliłam, że z tej włóczki limy i tego moheru zrobię kolejną Dana West. Tak, nie wiem, ile już ich będę miała. Ale po prostu doszłam do wniosku, że ona idealnie pasuje, jeśli chodzi o kolor. No i jestem ciekawa, jak po prostu z tej limy wyjdzie. Nawet jedna z Was mnie któregoś razu pytała, czy ta lima by pasowała. No ja tutaj, no wiecie, no miałam takie wątpliwości, bo jednak ona jest taka troszeczkę za mało zbita, za mało dla mnie taka... za mało było tej tęgości. Ale to nie znaczy, że ona się nie nadaje, po prostu będzie inny efekt. No i ja bardzo chętnie sprawdzę ten efekt. Jestem teraz na etapie robienia Dany z Karizmy. No i oczywiście modyfikowania wzoru, no bo oczywiście są błędy, oczywiście muszą być poprawki, oczywiście muszę dostosować ten wzór
do tych innych jakby włóczek, które chciałybyście zastosować, no bo jak się okazało, jednak w większości chciałybyście zrobić tą Dana West z innej włóczki niż ja oczywiście projektowałam. No ale dobra, to jeszcze będziemy o tym gadać w innym filmie. Wróćmy do wzorów. Tak więc Ingrid wypadła, ponieważ przeznaczy tą wełnę właśnie na kolejną Danę. Zmiana też będzie w swetrze, który zostaje, wykonam go, ale z innych włóczek. Mam tutaj na myśli Peacock Cardigan. Otóż mi bardzo się marzyło, żeby wykorzystać ten moherek, który mam z Dropsa Kid Silk, te Morze Północne i zamówić do tego florę, zamglony las. No ale co się stało? No to się stało, że Aniusia przegapiła promocję. Zgapiłam się i po prostu kiedy już chciałam je zamówić, a przecież chciałam jeszcze zamówić florę na przepiękny sweter Keala, okazało się, że promocji już na tą florę nie ma. No i wiecie, no i tak, no... Mam już tak... No, bez sensu, prawda? Zamawiać w droższej cenie, jak przed chwilą było taniej, już tak no, nie pasowało mi to. Więc cóż... No Keala będzie miała też inny surowiec, ale do tego dojdziemy. Ale wracając do tego Peacocka. Spojrzałam na nową promocję Dropsa i jak się okazało, Kid Silk jest w promocji i wiele innych pozostałych tam jakichś włóczek z ich oferty, ale to co mnie zainteresowało, no to właśnie ten Kid Silk, no i Fabel. I ja w swoich zbiorach mam troszkę tej włóczki. To jest taka typowa niby włóczka skarpetkowa, ale wiecie co? Zauważyłam gdzieś tam na przestrzeni czasu, że dziewiarki nie są zbyt zadowolone z tej włóczki, jeżeli właśnie chodzi o skarpety. Niekoniecznie ona się tak sprawdza dla nich. Więc ja tak no, odłożyłam tego Fabelka, no ale wiecie co? W sumie to mi się bardzo ta włóczka podoba. Jest taka miękka, bardzo taka nawet przyjemna, i od razu wiecie, no połączmy ją z kicylkiem, połączmy ją z kicylkiem. No. No więc co wymyśliłam? Tak więc, zmiany są następujące. Peacock Cardigan postanowiłam wykonać z właśnie włóczki Fabel i Kid Silka. Otóż miałam w swoich zapasach już Fabel właśnie w kolorze 101, to jest beż. No i wystarczyło mi chyba dokupić tylko 3 sztuki, aby mi wyszedł właśnie taki cardigan. No to co zrobiłam? Oczywiście, no oczywiście, że się zdecydowałam. Ale no oczywiście musiałam dokonać kolejnego zakupu w postaci moherku. Ale to była czysta przyjemność, słuchajcie, czysta przyjemność. Otóż idealnie pasującym kolorem jest pudrowy, to jest numer 41. Cudo. Bardzo mi się to połączenie podoba. No i wiecie co? Ten beż jest bardzo nietypowy. On jest na takim pograniczu kawy z mlekiem, nie jest zbyt mocno przybrudzony, nie jest zbyt mocno taki wybielony, no, no tak coś pomiędzy. No i ten puder, no ten kolor jest wspaniały. Wiecie co, to jest taki, ja bym to trochę tak nazwała, taki beż z kropelką różu. Przepiękny, naprawdę jest po prostu przepiękny. No mam nadzieję, że naprawdę... wyjdzie to tak, jak sobie wyobrażam, że ten cardigan Peacock będzie wyglądał tak bardzo elegancko. No oczywiście muszę się zastanowić nad guziczkami. Jeszcze nie mam wizji. No ale to przyjdzie. To przyjdzie, to przyjdzie. Jeszcze przy okazji tego projektu chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli się martwicie
że na przykład właśnie do projektu zabrakło Wam jakiejś włóczki, zamawiacie ją, okazuje się, że oczywiście ona jest z innej partii, no i obawiacie się, że gdzieś tam może być, gołym okiem widać tą zmianę, chociaż mi się akurat, słuchajcie, trafiło tak, że praktycznie te, mimo że w dużym odstępie czasu zamówiłam te włóczki, to są no niemal idealnie. Idealnie są spasowane i tutaj nie będę się musiała tym martwić, ale wiecie, jaki mam patent? No zresztą może Wy też tak robicie, ale powiem dla tych, co może nie wiedzą. Jeżeli macie właśnie łączenie włóczek, tych samych włóczek, ale z innych partii, to warto tak zaplanować robótkę, że na przykład jedną partią robicie same, powiedzmy, ściągacze, tutaj podkrój szyi, ściągacz na dole. Albo na przykład, jeżeli tak jak na przykład przy tym pikoku jest tutaj cały ten ażur robiony na okrągło, to tak zaplanować to, żeby właśnie ten fragment zrobić z tej jednej partii, resztę z tej drugiej. No można tutaj tak kombinować. Chodzi o to, że nie do końca dobrym pomysłem jest robienie tak zwanych, wiecie, takich pasów niby, że ach, raz jeden motek, raz drugi. No niekoniecznie dobrze to wygląda. A przynajmniej ja nie mam takich doświadczeń. A jak faktycznie wrobicie tą inną partię, na przykład właśnie w te ściągacze, gdzieś w te plisy, to no kurczę, prawie tego nie widać. A nawet jeżeli widać, to oko tego tak nie rejestruje i w sumie to wygląda tak, jakby tak miało być. Także myślę, jest to dobry patent. No i nie mogłam się, słuchajcie, opanować. No nie mogłam, nie mogłam. Otóż miałam też Fabla w tym kolorze białym, ecru, kolor 100. No i wiecie, już w ostatnim filmie wspominałam, że szalenie mi się podobała też ta wersja Peacock z tym golfem. No i no nie ukrywam, że no mimo, że to może jest takie oklepane, no i biały, ale Boże, jak ten sweter będzie pięknie wyglądać. W tym białym kolorze, z tym golfem, z tym ażurem, no przecież to będzie cudo, nie? No to będzie cudo, no będzie. Oczywiście dołożę tutaj do tego Kid Silk, właśnie ten ecru. Ale już go mam w zapasach, no i przeznaczyłam go na sweter porcelan, gdzie są właśnie te wzorki wrabiane i ja chciałam go dołożyć do tej włóczki Regi Tweed. Ale no tu bardziej pasuje, no tu pasuje po prostu idealnie mi ten ecru. No i co zrobiłam? Słuchajcie, nie mogłam się opanować, bo nie wiem, czy widziałyście, no chociaż pewnie większość z Was widziała, że Kid Silk jest w nowych kolorach. I naprawdę te kolory są po prostu obłędnie piękne. No mi bardzo odpowiadają. No i zamówiłam marcepan. Co to jest za beż? W ogóle tak naprawdę to jest faktycznie kolor marcepanu. No przepiękne, przepiękna taka kość słoniowa. Cudowne. Mam nadzieję, że na przebitkach uda mi się pokazać ten odcień faktycznie jak wygląda, ponieważ na zdjęciu na stronie Dropsa wcale tego tak mocno nie było widać. Wydawało się, że to po prostu będzie taki jakiś troszeczkę inny odcień jakby bieli. Przynajmniej mi tak to się wydawało, taki beżyk, ale nie. Ten kolorek jest no, o wiele ładniejszy niż na zdjęciu, według mnie. No i właśnie postanowiłam ten kolor zamówić właśnie do tego porcelan sweter, aby tam podmienić i dołożyć do tej regi. No idealnie się spasowało, myślę, że będzie fajnie. No a oczywiście tamten biały użyję sobie tutaj do tego fabelka. Tutaj musiałam też zamówić raptem chyba tylko dwa motki, więc no w sumie interes nie taki zły. Kolejny fabel, który zamówiłam, no ale to też jestem w pełni usprawiedliwiona.
Wspominałam Wam, że bardzo, ale to bardzo podoba mi się ten brąz z Fabla. To jest numer 300. No teraz, no musiałam go wziąć, no po prostu musiałam go wziąć. I ja od razu już wiedziałam, jaki sweter z niego zrobię. Nie miałam go jeszcze na liście, ale dawno, dawno już myślę o tym, żeby właśnie ten sweter wykonać. Otóż jest to sweter od marki, która nie dość, że sama produkuje włóczki, to jeszcze tworzą tam właśnie także wzory, które można kupić i wydziergać. Mówię tutaj o Knitting for Olive. Możliwe, że znacie. Też je bardzo lubię, naprawdę. Te wzory są bardzo przyjemne. Mam dużo wzorów, które kupiłam dla dzieci. Głównie w sumie sukienki właśnie z myślą o Gai. Też mam sweterki z myślą o Kosiu. Ja sama robiłam sweter ten Copenhagen, taki gruby. Zrobiłam go ze snow. Fajnie wyszedł, naprawdę, ale to już taki ciężki kaliber. I jeszcze zrobiłam ten sweterek, którego nazwy teraz nie pamiętam, ten golfik takimi ażurkami. Bożesz, jak on się nazywał. Nie pamiętam, ale pokażę Wam w przebitkach będzie. Przepraszam, no nie pamiętam, z głowy mi wyleciało. Jak on się nazywał? Nie przypomnę sobie. No dobra. W każdym razie, sweter, który chciałabym teraz zrobić od właśnie Knitting for Olive, to jest także kardigan Waffle. Bardzo mi się podobają te ażurki, te wzory, no i on musi być po prostu brązowy. On musi być dla mnie właśnie ciemny, brązowy. Jestem strasznie ciekawa tego efektu. Oczywiście w oryginale. On jest robiony na bogato, no bo wiadomo, produkują włóczki, więc nie ma co ukrywać, że producenci często starają się takie wzory projektować, aby te włóczki jak najmocniej wyeksploatować. To jest naturalne, całkowicie naturalne. W każdym razie to wcale nie musi być tak, że zawsze musimy w ten sam sposób postępować. Tutaj akurat wafel jest wykonany, tak jest sugerowane, żeby robić go z trzech nitek kicilka. No, kosztowne, aczkolwiek na pewno efekt jest wspaniały, bo ta puszystość, delikatność, no na pewno jest tutaj wielką satysfakcją. Chociaż też wiem, że są różne opinie na temat używania tak dużo tych nitek kicylka, że niby to jest bez sensu, bo ten wosek się wyciera, że to się gdzieś tam gubi. Nie wiem, w sumie nie wiem. W każdym bądź razie, może macie jakieś doświadczenia na ten temat, to napiszcie mi w komentarzu, chętnie się dowiem, jak Wam to wyszło, jeżeli tak robiłyście na kilka nitek tego typu swetry. Ja wymyśliłam oczywiście, że zrobię to po prostu na dwie nitki, czyli użyję właśnie ten fabel i do tego zamówiłam ten ciemny brąz. Taka kawa, gorzka czekolada. Och, jest cudowny, po prostu cudowny. No mam nadzieję, że fajnie się to połączy. Choć już troszeczkę teraz już zaczynam kombinować, nie? Bo wydaje mi się, że ta partia, która mi teraz właśnie przyszła, że ona ma taki troszeczkę szarawy odcień, ten brąz. Nie jest taki ciemny, ciemny, jak bym sobie to widziała. Może lepszy byłby czarny do tego? O Jezu, nie, dobra. Nie róbmy tego, nie? Nie róbmy tego. Okej, wafel z ciemnego brązu. Ach, szalenie jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Kolor, który chciałam Wam jeszcze pokazać, który zamówiłam z Kidsilka, to Toffee. No oczywiście tam też jest jeszcze i karmel, och, bardzo ładny. No i w ogóle ta brzoskwinia i te lila, o Jezu, a ta lemoniada, ten cytrynowy. No jest tam buszować, jest. W każdym bądź razie ja zamówiłam ten właśnie Kidsilk Toffee już z myślą o moim nowym autorskim projekcie, czyli Dana Jacket. No, wybiegam troszeczkę mocno w przyszłość, ale stwierdziłam, bo będę go potrzebowała dużo, już Wam zdradzę, że będę go potrzebowała dużo. Stwierdziłam, że skoro teraz jest w tak dobrej cenie, no to no kiedy jak nie teraz właśnie mam go kupić. A że go będę używała za kilka miesięcy, nie szkodzi, to się nie przeterminuje. Moli nie mam. Może leżeć i czekać.
Zobaczymy, ale kolor jest naprawdę przepiękny. Prawdziwe toffee. Cudo. No dobrze, no ale w związku z tym, że pojawiła się nowa włóczka w ofercie Dropsa, musiałam ją kupić, przetestować, no nie mogło być inaczej, zwłaszcza, że jest to Merino. No więc co zrobiłam? Wzięłam Daisy na czapkę i na szal. Tak, mam ambicje w tym roku wykonać własny projekt czapki i szalika. No, jestem ciekawa. Od razu Wam powiem, że będzie mnóstwo warkoczy. Marzy mi się właśnie coś takiego. Grube, ciekawe, różne połączenia różnych właśnie warkoczy, różnych plecionek i do tego taki fajny, mięsisty, tak samo warkoczowy szal. Zobaczymy. No, ale co Wam mogę powiedzieć na wstępie o tej włóczce? Bardzo miękka, bardzo przyjemna. Podoba mi się ten splot. Grubość ma taką... Wiecie, niby producent twierdzi, że powinniśmy to przerabiać na czwórkach. No nie wiem, nie robiłam próbki. Dla mnie to jest maksymalnie 3,5. Wiecie, tutaj też to jest tak wszystko bardzo takie płynne. Otóż, kiedy dobieramy druty do włóczki, to musimy zawsze przede wszystkim brać pod uwagę to, w jaki sposób my osobiście, my same przerabiamy. Czy robimy luźno, czy mocno zaciskamy tą włóczkę na drucie, to jest naprawdę bardzo istotne. I to zmienia wszystko. Każda z nas mogłaby wydziergać tę samą próbkę na tych samych drutach z tej samej włóczki i uwierzcie mi, każda będzie praktycznie inna. Będzie się różnić, bo to jest właśnie wspaniałe w dzianiu, że bardzo ważna jest ta ręka, ten nasz ślad, tak? To, co my właśnie w tej ręce dajemy. Także tutaj to trzeba zawsze, zawsze sprawdzić. I tak naprawdę chodzi o to, żeby ta dzianina wyglądała jak najlepiej. Chodzi o to, żeby dobrać tą grubość drutów do właśnie dzianiny, jaką chcemy uzyskać i wtedy to będzie miało sens. Całość też będzie wyglądała dobrze. No i wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku tej Merino, no na pewno dla mnie czwórki to jest za dużo, bo ja robię raczej luźno. I no 3,5, ja też lubię, jak dzianina jest taka, no nie jest luźna, taka rozlazła, te oczka nie są takie prześwitujące, tylko raczej taka zbita. Oczywiście nie taka ciasna, ale jednak taka, troszeczkę bym to porównała do takiego maszynowego udziergu, tak? Mi się podoba, jak te oczka naprawdę są w równych, no wiadomo, odstępach, jak się da, i że one nie mają tak dużo tych prześwitów. To wtedy mi się bardzo, bardzo podoba taka dzianina. Tak więc tutaj na pewno 3,5 ja będę próbowała. Oczywiście już sprawdzałam, bardzo ładnie komponują się właśnie z tymi kolorami z Daisy te kit silki. I tutaj właśnie mogę dla porównania Wam pokazać ten marcepan. Ponieważ tutaj właśnie tą Daisy zamówiłam właśnie w kolorze marcepan, to jest 02. No i tutaj zamówiłam ten marcepan z myślą o innym udziergu. I naprawdę całkiem, całkiem fajnie się to komponuje. No mam nadzieję, że uda mi się to dobrze pokazać Wam. Pięknie to wygląda. I w ogóle od razu wiecie, co o czym pomyślałam? Chociaż już mam taki sweter, ale może kiedyś Moby sweter od Petite Knit. Wiecie co? Naprawdę ta włóczka się nadaje, żeby zastąpić Double Sunday. Tak uważam. Świetnie by to wyglądało. No. No i oczywiście, ta Merino nie jest super wash. Bo no Drops ma już oczywiście w swojej ofercie Merino, którą ja także mam w swojej tutaj kolekcji, ale wiecie co, to jest taka specyficzna dla mnie włóczka. Ona mi się ogólnie podoba, jest naprawdę miła, mięciutka, wszystko jest super. Tylko że te udziergi z tej włóczki są dla mnie, wiecie co, takie gumowe. I nie podoba mi się też ten efekt takiego przylepiania dzianiny do ciała. Nie wiem, czy Wy to też zauważyłyście. Ja na pewno to, co mogę Wam pokazać, mam nadzieję, że znajdę w archiwum, a jak nie, no to nakręcę. Sweterek, który zrobiłam właśnie dla Kosia, Moby sweter junior, właśnie zrobiłam tylko i wyłącznie z tej właśnie Merino Extra Fine. No i on w sumie wyszedł pięknie, naprawdę wyszedł pięknie. Bardzo ładnie są wyeksponowane te wzory strukturalne, te warkocze.
ale on jest taki gumowy i tak się przylepia mu do ciałka. No nie do końca mi się to podoba, nie? Ten efekt. Dlatego mam nadzieję, że ta merino będzie właśnie inna i też oczywiście będzie też miękka, przyjemna i będzie na pewno pięknie wyglądała we wszystkich tych wzorach strukturalnych, to że ona nie będzie dawała właśnie tego wrażenia, tego przylepienia. No, no oczywiście to jest tylko mój gust, tak? Moje jakieś tam preferencje. Ciekawa jestem, jak Wy to odbieracie. Możliwe, że dużo by dało tutaj w tym Merino Extra Fine dołożenie tego kit silka. Może już nie byłoby tego efektu takiego tego gumowego i takiego przylepiania się do ciała. Byłoby to takie bardziej swobodne. Ta dzianina byłaby bardziej taka oddzielna od tego ciała. No nie wiem, jak to ująć. Może to by coś pomogło, no ale wiadomo, dla dzieci, ja absolutnie, moje dzieci nie mogą mieć żadnego moherku, nie podoba im się to, wiadomo, wszędzie mają zaraz te włosy, no, absolutnie, absolutnie. Podziwiam te dzieci Petit Nit, czyli Metę, naprawdę, jak ja widzę, jak ona ubiera te dzieci w te mohery, albo na przykład właśnie w Pergent. O Jezu, widzieliście ten nowy jej sweter, cardigan Ewa, zrobiła dla, oczywiście, wersję damską zrobiła, bardzo fajny i zrobiła właśnie dziecięcą. No strasznie mi się ta dziecięca wersja podoba i na pewno się na nią skuszę. Nie wiem, gdzie ja to wcisnę, ale gdzieś muszę to wcisnąć. W sumie to jest gładka dzianina, a powinno pójść szybko. Ale właśnie, no i ja sobie nie wyobrażam, że moje dzieci ten Pergent zakładają, a tamte widzę noszą. No, może są jakoś tak, wiecie, przyzwyczajone, to jednak są skandynawskie klimaty, inna pogoda, inny klimat. Może to wszystko ma jakieś tam duże znaczenie. Albo po prostu, no nie mają wyjścia i noszą. Kolejnym swetrem, który doszedł do mojej listy, to jest sweter także autorki Pikkoka, czyli Lene, to będzie Anemon Cardigan. Jeju, no nie mogę, no już wcześniej o nim myślałam. Wiecie, wcześniej o nim myślałam, ale naprawdę nie mogłam nic ciekawego znaleźć w swoich zapasach, żeby wykonać ten sweter, co by mi się tak bardzo podobało. No ale jak zrobili tą promocję na Kit Silka, to od razu wszystko stało się jasne. Otóż mam w swoich zapasach piękny kasztanowy kolor włóczkę Nord od Dropsa. No i zamówiłam czekoladę Kit Silka i myślę, że wyjdzie naprawdę przepiękny Anemon Cardigan. Już to widzę. I koniecznie musi mieć czarne guziki. Tak to widzę. Musi tak być. Och, słuchajcie, połączenie Norda i w ogóle Kit Silka to jest naprawdę genialne połączenie. Mam już dwa swetry z tego połączenia i naprawdę to się tak świetnie nosi. To są tak dobrze łączące się ze sobą dwa włókna. Nie dość, że dają piękną dzianinę, puszystą, to jeszcze naprawdę ona jest ciepła, oddychająca. Ja uwielbiam po prostu nosić te udziergi, co myślę jest właśnie największym sprawdzianem, prawda? Czy my jednak chętnie zakładamy później te swetry, chętnie je nosimy. Także tutaj myślę, Nord plus Kit Silk w tym swetrze Anemon sprawdzi się idealnie. No i ten kolor. Tak czekałam, żeby wykorzystać ten kolor. No, w końcu się doczekam. Thank you.
razie, no myślę, że tych zmian już wystarczy. Oczywiście nie wiem, co się dalej wydarzy. Nie mam pojęcia. To jest naprawdę u mnie zawsze sprawa otwarta. Zobaczymy, jakie będą nastroje za miesiąc, za dwa. Ale staram się konsekwentnie jednak tej listy trzymać. Mimo, że oczywiście jestem otwarta na to, co natchnienie mi przyniesie. Ale myślę, że na razie zostaniemy przy tym, bo jestem tak zadowolona z tych zakupów, z tych kolorów, z tych wzorów. No taką chrapkę już mam na te niektóre swetry, że naprawdę, naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy będę miała czas, żeby się na to zabrać. No ale teraz wiadomo, robię inne rzeczy. No przede wszystkim głównym dla mnie tematem jest moja kamizelka Dana. No i tutaj króciutko Wam tylko powiem, no bo to jest tak na bieżąco, no serdecznie, bardzo, bardzo z głębi całego mojego serducha dziękuję Wam za tak ogromny odzew na właśnie mój ten debiut projektancki i wiele, ale to naprawdę wiele z Was do mnie napisało. No szczerze Wam powiem, że jak już było 300 tych maili, to ja już przestałam liczyć i w ogóle musiałam zacząć już robić porządki w mojej skrzynce odbiorczej, ponieważ mój Gmail nie ma takiej pojemności. No i niestety musiałam dużo wiadomości usuwać i kombinować tak, żeby mi się skrzynka nie zapchała. No ale myślę, że z 400 ich było, naprawdę. Sporo ich przyszło. No tak czy inaczej, słuchajcie, ja bardzo szybko zaczęłam testować ten mój własny wzór. Dokumentuję też ten cały proces powstawania i te poprawki, wszystko, oczywiście w moim daily vlogu, który mam nadzieję już za jakiś czas się ukaże. Ogólnie też wiele Was pytało, czemu tak rzadko filmy. No kochane, nie jestem w stanie naprawdę częściej kręcić, częściej publikować niż właśnie co te dwa tygodnie. To wiadomo, to jest dużo pracy, dużo przygotowań, potem bardzo dużo montażu. Ja staram się, żeby te filmy były jednak coraz lepsze technicznie, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jeszcze dużo muszę się nauczyć, ale no to wymaga pracy, dużo przygotowań i naprawdę co tydzień, no nie jestem w stanie co tydzień robić filmu, ale już co te dwa tygodnie systematycznie myślę, że te filmy będą się ukazywały, zwłaszcza, że pomysłów na filmy to ja mam już do końca roku, słuchajcie. Terminarz mam zapełniony i teraz tylko po prostu konsekwentnie będę kręcić. Także mam nadzieję, że będziecie mi dalej towarzyszyły, że wspólnie jeszcze przeżyjemy niejedną fajną, dziewiarską, modową przygodę. Dajcie znać, co myślicie o moich zakupach, czy jakieś własne poczyniłyście już zakupy, czy może jakieś planujecie. Jestem bardzo ciekawa. No, a tymczasem trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.